Wydaje ci się, że jesteś prawdziwym fanem Counter-Strike'a i najlepszej polskiej drużyny Virtus Pro? A czy znasz ich historię? Historię powstania jednej z najlepszych drużyn na świecie? Nie? Koniecznie musisz zobaczyć ten materiał. Ja jestem Matus, a to jest historia powstania Złotej Piątki. Aby dowiedzieć się dokładnie, jak to się zaczęło, musimy przenieść się do 2001 roku, gdzie ojciec polskiego e-sportu i Filipa Neokupskiego, Janusz Hayabusa-Kupski, stworzył w Polsce drużynę Counter-Strike o nazwie Specnaz. W zespole tym grał m.in. Filip Neokupski, czyli jego syn. Wszystko jednak zmieniło się dnia 8 kwietnia 2004 roku, gdzie została oficjalnie ogłoszona informacja o połączeniu się dwóch czołowych polskich drużyn, Aristokracji i Specnaz. W składzie drużyny Aristokracji występował TAS i LUK. Pierwszą firmą, która w Polsce odważyła się współpracy i sponsoringu z drużyną e-sportową, była firma o nazwie Multimedia Vision, która objęła rolę organizacji, przez co nowo założony skład, w którym grał Neo, TAS, LUK, Zibi oraz Pitrek, nazywał się Pentagram Connection. Chłopaki z ekipy Pentagram osiągnęli bardzo duże sukcesy na potężną skalę, zdobywając m.in. w 2005 roku Mistrzostwo Europy. W czerwcu 2006 roku niestety pojawiły się bardzo ważne zmiany, gdyż za Zibiego i Pitrka do składu dołączył znany nam chyba wszystkim Mariusz Lord Cybulski oraz trochę mniej znany Mateusz Motyw Oryl. Niestety podczas Electronic Sports World Cup 2006 Team Pentagram odpadł w fazie grupowej i w drużynie zaczęły dziać się niepokojące zmiany. Lord zaproponował testy swojego kolegi Jakuba Kubena Górczyńskiego. Chłopaki z drużyny Pentagram mieli mieszane uczucia co do Kubena, jednak postanowili dać mu szansę i zagrał wraz z ekipą podczas gry online CS Lato 2006. Po tym turnieju został przyjęty do drużyny z otwartymi rękami. Od tego momentu zaczyna tworzyć się legenda polskiej sceny Counter-Strike'a. Pierwszy bardzo duży sukces osiągnęli na World Cyber Games w 2006 roku, gdzie zdobyli swoje pierwsze złoto na Mistrzostwach Świata. God, it has been a roller coaster of a ride through this tournament, and it has just been crazy. From Team 3D versus NIP, to NIP losing to Noah, to Team Pentagram winning, and the player of the match will be Neo, the player for Team Pentagram, and that is a great pick here. He played phenomenally, although I might have just said, even if the Team NIP lost, I might have picked Wallen. W roku 2007 niestety nie udało im się powtórzyć sukcesu z ubiegłego roku, jednak dali radę wygrać w pierwszym sezonie ESL Intel Extreme Masters 2007 oraz Electronic Sports World Cup 2007. Złota Piątka odpuściła sobie jazdy na mniejsze turnieje z polskiego podwórka, gdyż ich skład był bezkonkurencyjny i wygrywał z każdym polskim składem. Z roku 2007 na rok 2008 ekipa Złotej Piątki zmieniła organizację i grali wtedy pod nazwą Meteor Makers. Chłopaki z drużyny jednak nie osiadali na laurach i w kolejnych latach dalej zdobywali najważniejsze tytuły, m.in. WEG Easters 2008 czy ESWC 2008, na którym w półfinale na niemiecką formację Mouse Sports wygrali 16-0. Wygrywając wcześniej wspomniany turniej, Złota Piątka stała się pierwszą drużyną, która wygrała każdy najwyższej klasy turniej, czyli WCG, ESWC oraz Intel Extreme Masters. Niestety pod koniec 2008 roku doszła do fanów polskiej formacji bardzo szokująca wiadomość. Filip Pionas Pionka zastępuje Kubena. Kuben nie czuł się wtedy za najlepiej i miał różne problemy w swoim życiu, co wpływało na jego poziom gry. Drużyna Meteor Makers szybko jednak przekonała się, że Pionas znacznie odstaje umiejętnościami od reszty drużyny,
więc po 2 miesiącach wspólnej gry Kuben powraca do drużyny. Kuben, jak i reszta ekipy, nie zawiedli i wspólnie zwyciężyli turniej WCG 2009. And can you believe it? A four-man in the last round from Lord B and snatches it for Team Poland. Amazing victory. Niestety mniej więcej w tym samym czasie nastąpiły kolejne komplikacje, jeżeli chodzi o duńską organizację Meteor Makers. Organizacja ta nie wypłacała graczom pensji i zbankrutowali. Później problemy jednak nie ustawały i Złota Piątka dołączyła do drużyny Wicked Esports. Ale z powodu niewywiązania się z obietnicy, po około pół roku polska ekipa zakończyła współpracę z wcześniej wymienioną organizacją. Następna ich droga miała być prowadzona z brytyjską organizacją Vitriolic. Niestety inwestor wycofał się z tej współpracy już miesiąc po podpisaniu jej. Polska ekipa w czasach, gdy byli bez organizacji, grali pod nazwą Again. Na początku 2010 roku do drużyny w zastępstwo za Łukasza Lukawnęka dołączył polski Biceps, czyli Jarosław Pasza Jarząbkowski. Z takim składem Polacy dołączyli do organizacji Frag Executors. Pasza na początku swojej kariery w składzie FX nie miał łatwej drogi. Napotkał się z niesamowitą krytyką, gdyż przeszedł on z konkurencyjnej drużyny. Pasza jednak nie dał za wygraną i robił to, co potrafił najlepiej, czyli strzelać heady. Z taką ekipą udało im się zająć pierwsze miejsce na Esports Seoul 2010, WEM 2010 i WCG 2010. Po tych wygranych turniejach Jarek został przez część kibiców zaakceptowany. W 2011 roku Złota Piątka zajęła 2 miejsce na Intel Extreme Masters 2011, wygrali WEG Esports i Copenhagen Games. Po kilku miesiącach kończył się chłopakom kontrakt z organizacją Frag Executors, więc dostając wiele ciekawych propozycji, nie przedłużali oferty FX i dołączyli do niemieckiej organizacji, którą chyba każdy dobrze zna, czyli ESC Gaming, do którego dołączyli pod koniec 2011 roku. Kilka dni później ESC wygrało po raz trzeci WCG. Polska ekipa była wtedy pierwszą, która tego dokonała i zostali wpisani do Hall of Fame. Wielkimi krokami zbliża się jednak początek Counter-Strike'a Global Offensive, a Polacy w marcu 2012 roku wygrywają ostatni ich turniej w CS1.6, Intel Extreme Masters 2012. W sierpniu wychodzi Counter-Strike Global Offensive i trzeba tutaj powiedzieć, że nie został on za dobrze przyjęty. Jednak twórcy gry próbowali zrobić wszystko, aby pobił on popularność wcześniejszej wersji. Po ponad pół roku zainteresowanie CSGO było coraz większe i czołowe organizacje na świecie zaczęły tworzyć w tej grze drużyny. W październiku 2012 roku została podjęta kluczowa decyzja – oficjalne przeniesienie się z CS1.6 na CSGO. Właściwie miesiąc później w grze CSGO odnieśli swoje pierwsze większe zwycięstwo w turnieju ESL TV Star Series 4, a na początku roku 2013 Your Road to Katowice. Nie był to jednak ich dobry rok, wręcz przeciwnie. Był to ich rok być albo nie być na scenie Counter-Strike'a. Organizacja ESC nie wypłacała od około 5 miesięcy wynagrodzenia. Ich jedynym wsparciem była firma Cupad, o której dużo mówił Taz, dziękując im za to. W takiej sytuacji ciężko jest się skupić na grze, gdy nie wie się za co wyżyć. Dlatego Polacy nie dawali sobie rady na turniejach takich jak DreamHack Summer czy MS1 Summer. Taz wypowiedział się o całej sytuacji, pisząc, że ich niektóre marzenia dobiegają końca i możliwy ich koniec przygody. Kuben napisał tylko "No money, no honey, game over". Była to bardzo ciężka i poważna sytuacja. Po kilku dniach od tych przykrych dla fanów informacji, Złota Piątka niestety się rozpadła. Lord stwierdził, że pójdzie na emeryturę i po tej informacji doszło do kłótni między kolegami z drużyny, co doprowadziło to do różnych starć na Facebooku. Kolejną smutną wiadomością było odejście Kubena. Na całe szczęście nie skończyło się to kłótnią, więc trudno było mu żyć z tą decyzją. Został tylko Neotas i Pasza, którzy nie zamierzali tak szybko odpuścić i szukali godnych zastępców. Do testów przystąpił Janusz Snak z Pogorzelski, który grał kiedyś w teamie Delta, oraz Paweł Biały-Bieliński, który grał kiedyś w teamie GF Gaming. Chłopaki stanęli na wysokości zadania i dorównali Złotej Trójce. W październiku 2013 roku ekipa powiązała się z polską organizacją Universal Soldiers. Jednak nie trwało to zbyt długo, bo działo się to co za dawnych lat. Na całe szczęście do najlepszej polskiej drużyny odezwała się rosyjska organizacja Virtus Pro, z którą Polacy nawiązali współpracę na początku 2014 roku.
cała drużyna, jak i fani z całego świata byli bardzo zadowoleni. Jednak ekipa Virtus Pro wiedziała, że musi stanąć na wysokości zadania i pokazać całemu światu, na co ich stać. TASS napisał na swoim Facebooku, że ich podziękowaniem będą wyniki. To, co napisał, szybko się sprawdziło, bo niespodziewanie wygrali turniej ESL One Katowice 2014. Czy uda się powtórzyć sukcesy Złotej Piątki? Tego dowiemy się w ciągu najbliższych kilku lat. Miejmy nadzieję, że pokażą to, co potrafią i kim tak naprawdę są. Idzie im całkiem nieźle, więc trzymam za nich mocno kciuki. Jeśli film Ci się spodobał, to zasubskrybuj mój kanał. Na razie, cześć.